Ale uwaga, panie strażak, spadające samochody do wody! Cześć! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś trafia nam się pod recenzję. No cóż, to pudełeczko leży u mnie już co najmniej kilka tygodni. Dzięki uprzejmości promoklocki.pl ten zestaw wpadł w moje ręce. Moi drodzy, promoklocki jest to przepiękna strona, na której znajdziecie najlepsze promocje, najfajniejsze okazje i ogólnie najlepsze ceny. Jeżeli szukacie więc tanich klocków albo klocków w najlepszych cenach, po prostu lepiej nie możecie znaleźć. Dodatkowo mają oni też świetną aplikację, która was o tym poinformuje, gdzie i kiedy wasz zestaw będzie na przykład dostępny, czy gdzie i kiedy będą na niego jakieś fajne promocje. No i właśnie dzięki nim można ten zestaw zdobyć w najfajniejszej cenie również, także zapraszam was serdecznie na promoklocki.pl. No ale zajmijmy się jednak dziś zestawem, ponieważ zestaw numer 60213 jest to zestaw ze straży pożarnej, zestaw, który leży od kilku tygodni, już dawno powinniśmy go recenzować, ale non stop coś innego się trafia. No bo cóż, dlaczego powinien go dalej recenzować? Bo przede wszystkim mamy tu nie tylko nowy system ten strzelania, gaszenia pożarów, właściwie gaszenia pożarów, czyli właśnie takich ogników. I choć te ogniki mogliśmy poznać w dość tani sposób, chociażby kupując gazetkę właśnie z tym systemem, z taką beczką, to tego systemu nigdy wcześniej jeszcze chyba dostępnego nie mieliśmy. Za tymi łódeczkami w ostatnim czasie szalałem, to już będzie czwarta moja łódeczka tego typu w historii. Jeżeli nie widzieliście poprzednich, to wam polecam. Tu wam rzucę teraz odnośniki i wejdźcie sobie. Będę miał już czarną, zieloną, białą i to będzie czerwona teraz, więc fajnie byłoby coś może czasnąć, jakiś porcik czy coś. Porcik niczym ten mini porcik tutaj. Zastanawiam się to tu, ale o tym przejdziemy sobie do recenzji. Karton minimalnie grubszy, to właśnie wiadomo ze względu na to tutaj. No i cóż, z tyłu faktycznie mamy jeszcze raz powtórzoną tą opcję bawialną, bo spójrzcie tutaj, ona też jest przedstawiona. Opcja bawialna, tu już się pogodzicie, chociaż wygląda, bo go trochę zatrzymywał za wszczęcie pożaru. No i tu się żegnałem. Dobra, jest ok. Otwieram sobie pudełeczko. Coś nas zaskoczy. No jest to duże podłodzie właściwie. Pierwszy raz w kolorze czerwonym je będę posiadał. To jest jeden element, choć niektórzy z was twierdzą, to się da rozszczepić. Ja nie zaryzykuję. Jest niestety również to, czego się obawiałem, czyli naklejki. Miałem nadzieję, że chociaż ten znak drogowy nie będzie naklejką. Niestety cudów nie ma. I naklejki na łódkę. I pytanie teraz, moi drodzy, czy jak nakleimy naklejki na łódkę, czy one, jak będzie ona pływała, nie odejdą? Właśnie, tu jest troszkę ryzyko. I o dziwo, dwa worki. 1, 2. O dziwo, ponieważ nie oszukujmy się, ale kurczę, set nie jest zbyt duży. Natomiast Lego postanowiło tutaj rozdzielić ten mikroporcik od statku. Mikroporcik. Czy mamy tu jakikolwiek element, który mnie zaskoczy? Chyba nie. Nie ma tu za bardzo coś, co mogłoby nas w jakiś sposób zaskoczyć. Chyba że nie znacie takiego klocka. Ja go ostatnimi czasy, kupując dużo KBL-i, poznałem, więc dla mnie on żadnym szokiem nie jest, ale spójrzcie, całkiem ciekawy. Znaczy taki statek. I woreczek w woreczku. I cóż, tu, moi drodzy, też za bardzo zaskakujących elementów nie ma. Faktycznie wszystko zależy od tego, ile kloca w życiu kupujecie. Natomiast co? Pierwsze w oczy na pewno rzuca mi się taka kamizelka. Całkiem ciekawe, nowe całkiem rozwiązanie. I ją ma strażak. W teorii możemy ją założyć naprzód albo na tył. Ten ciekawy żółty, nie wiem czemu, on mi się zawsze jakoś tak dziwnie podoba. Takie oto coś od znaku. To jest coś, chyba tego też elementu jeszcze w swojej kolekcji nie posiadam. I ten strzelacz. Ten nowiuśki strzelacz, już widzimy, jak to chyba będzie działało. Zobaczymy, moi drodzy, wszystko się oczywiście tutaj sprawdzi. Lada chwila, ponieważ siadam właśnie do zbudowania tego zestawu. I cóż, dajcie mi sekundkę, ja go sobie zbuduję, a gdy go zbuduję... I w pełni złożony secik prezentuje się w taki oto sposób, czyli tu nas nic nie zaskakuje, jest łódeczka i jest mikroprzystań. Natomiast co mnie przynajmniej zaskoczyło bardzo dużo, na pewno nie te 4 klocki zapasowe, które nam zostają, chociaż oczywiście zawsze milusio, ale co mnie, moi drodzy, zaskoczyło, pozwolę sobie nie rozwalać łódki teraz, natomiast pokażę wam to w instrukcji. Jak widzicie, łódka tu jest zabudowana tak, w ten sposób, a Lego mimo wszystko pod tym zabudowaniem ukryło kratkę. Po co? Nie do końca wiem, ale miło. Przypomina mi to jest takie stare budownictwo Lego. Jeżeli coś zasłonięte, to tam się nic nie upychało aktualnie, tak to dzisiaj bywa. No cóż, tutaj miło, że coś upchano. Pomimo tego, że nawet nie ma to funkcji zdejmowania tegoż elementu. Całkowicie jest jakby gratis ten klocek. No fajnie, nie powiem, rozbawiło mnie to nawet dość mocno. Dziś recenzję zaczniemy sobie może odwrotnie, od rozpoczęcia, od hipków. Sobie tutaj zaczniemy, moi drodzy. No pierwszy hipek ma te gacie bez nadrukowe, ale już strój, no spójrzmy. Jednak to chyba nie jest złodziej beczek, jednak to raczej nie jest podpalacz, aczkolwiek wiecie, to, że mu całkiem dobrze z oczu patrzy, nie znaczy, że jest też dobry w głębi duszy. Całkiem spoko nadruk, wygląda na takiego poczciwego, chociaż coś tam za uszkami chyba jednak ma. A ten hipek, ładny tutaj torsik z dwoma kieszonkami, no co ja mówię, z czterema kieszonkami, w jednym długopis. No złodzieje długopisów nie noszą, bo i po co, więc całkowicie wykluczamy teraz tą tezę. Z tyłu również te pasy sugerowałyby wręcz, że to jest nawet pracownik tejże no przystani, ciężko to nazwać przystanią. Strażak, no cóż, całkiem niecodzienny kolor, mi mocno kojarzący się bez wątpienia z serią Jungle. Tą ostatnią Jungle, gdzie mieliśmy m.in. helikopter, czy te inne pojazdy z serii Lego City. Ja osobiście nazywam ten kolor serowy żółty. No cóż, przynajmniej się czymś odróżnia od innych strażaków. Z tyłu możemy sobie podpatrzeć bez zdejmowania kamizelki. No oczywiście są odblaski bardzo ładnie się mieniące w odbiciu światła, słońca. Jest również znaczek, choć mało widoczny. Nie wiem, czy nie lepszy byłby ten znaczek straży pożarnej, gdyby on był jednak czerwony. No bo sami przyznacie, to żółty na żółtym. O ile tych pasków przy odblasku nie mogę zmienić, no bo takie są w oryginale, tak tu mi się wydaje, że znacznie lepiej by ten wyglądał czerwony. Jego buzia, no zadowolona, czyli trochę zupełnie jak ostatnio w medycznym helikopterze. Nie przejmujemy się, że się pali, nie przejmujemy się, że gaz wybuchnie, nie przejmujemy się, że tam zaraz półstocznie wywali, a może pół miasta. Fajny dzionek mamy. To mnie trochę śmieszy, kurczę, że fajnie, że mamy te inne uśmieszki. Znaczy wiecie, w latach 90. to nie było lepiej, bo tam się wszyscy uśmiechali. Żeby nie było teraz, że gloryfikuje czy coś, ale po prostu no chciałoby się, by czasem te minki były bardziej dramatyczne. Z przodu dużo bardziej mi się już podoba niż z tyłu ten uniform. Ładnie jakoś tak po prostu wygląda, chociaż cały czas tak średnio strażacko mimo wszystko. Znaczy nie wiem, czy strażacy wodni są żółci. Niesamowicie udanym elementem uważam to, że kieszonki są na różnych wysokościach. Spójrzcie, ta od tej mi się to podoba. No cóż, schludny, czysty, nieubrudzony niczym strażak w nowej, jak dla mnie przynajmniej, kamizelce, która gdyby nie miała tych wyżłobień, wyglądałaby jak brzuch po prostu gościa. I byłby to fajny motyw, taki wiecie, brzuch dla grubacka Lego. Hipki uważam więc za wysoce udane. Zacznijmy teraz omawiać sobie jednak elementy poszczególnych zestawu. No mamy tu wózek, jeżeli ktoś z was jeszcze tego wózka nie widział na oczy, jest to wózek do przewożenia towaru, w tym wypadku beczuszek. Beczuszki są dwie i obydwie wyglądają identycznie, więc pozwolę sobie wyobracać tylko jedną. Nie mamy tu żadnych absolutnie nadruków. Odróżnienie od gazetki właśnie tu jest to, co mówiłem o tym w gazetce, że bardzo znacznie lepiej sprawdza się to z dziurką niż na płaskim, jeżeli chodzi o trzymalność tego i tak dalej, chociaż i tak spada bez problemu, więc widać tylko gazetka się z tym wyróżniła. No cóż, jest to Oktan. Oktan niesamowicie fajna firma, chociaż oczywiście nie ma naklejki, że Oktan, ale wiemy, że to jest Oktan. Co niestety mnie bardzo smuci, to to, że znak jest naklejką. Co ciekawe, on tu ma takie jeszcze jedno wyżłobienie. Natomiast co mnie mocno ciekawi, i nie jest to do końca tylko to, że czemu krzywo cały czas naklejam naklejki, znaki z mojego dzieciństwa były znacznie lepsze. Nie wiem, czy widzieliście znaki z lat 90. Lego oryginalne, jeżeli to odsyłam was tu do odnośnika, były znacznie lepsze. Nie wiem, czemu ich do dzisiaj Lego nie tworzy, tylko tworzy coś takiego, moim zdaniem jest to znacznie gorsze po prostu. Ale co mnie najbardziej zastanawia, to czemu ten znak jest w tą stronę, moi drodzy. Przecież z tej strony pływają łódki. Chyba że to łódki mają ostrzec, być ostrzegnięte przed tym, że uwaga, spadające samochody do wody, tak? Ale uwaga, panie strażak, spadające samochody do wody! Bum! No bo cóż, moi drodzy, jak ten biedny kierowca auta ma zobaczyć, że tu jest zbocze? No gdyż i biedny kierowca auta, jadąc z tej strony, widzi taki znak. Więc dla mnie ewidentnie jest to jakby znak dla właśnie statków. Uwaga, mogą spadać samochody, uwaga, spadające samochody. Tak jak są znaki uwaga deszcz, uwaga śnieg, to tu jest uwaga samochody. No nie mamy tu nic nadzwyczajnego, no mamy to, żeby móc wyjść, mamy to, nie wiem też po co, w jakim celu, być może żeby się chycić, przycumować może łódź właśnie, ale nie mamy żadnych maszyn, by ją przycumować. Spójrzcie, tu mamy co jeden, co dwa, takie śmieszne, natomiast bardzo ładnie to zamaskowało i to się jak najbardziej chwali Lego. Z tyłu, o, tu taka jeszcze tylko mikro ciekawostka i tu bardziej widzicie ten klocek, on jest tylko z jednej strony tak wyżłobiony, z drugiej jest normalny, no i to taka przestrzeń, w której właściwie nic nie ma, no ale też nic być nie musi. Zastanawiam bardzo ten motyw. To by sugerowało, że możemy tu wsadzić właśnie pina i sobie na przykład doczepić do czegoś innego. Czy tak jest w realności? Tego nie wiem. Piszcie mi, jeżeli macie inne sety strażackie, czy my czymś możemy je sobie połączyć z czymś innym. Natomiast jeżeli przechodzimy sobie oczywiście teraz do łodzi, czyli tego ciekawszego elementu, oczywiście nie nakleiłem naklejek, no tak jak mówiłem, z powodów, żeby po prostu móc z nim pływać. Co ciekawe, niesamowicie zaciekawił mnie ten tu silnik. Spójrzcie, jakie rozwiązanie. No ależ mi to pachnie latami 90. Jeden z drugą bym chciał, żeby na przykład to kółeczko było większe, no na przykład takie, no bo spójrzcie jak śmiesznie teraz ta turbinka wygląda, ale samo rozwiązanie uważam za wysoce udane, bliskie latom 90. Tu spójrzmy, mamy siedzenie, mamy kierowniczkę, mamy nienaklejkowy kokpit, co jest niesamowite. Ten żółty, mimo wszystko, że jest ładny, został ukryty pod spodem, ale ładnie się to prezentuje. Cała łódka jest bardzo konsekwentna i strażacka niesamowicie i jest chyba jedną z lepszych, chyba tylko ten Octopusa mi się bardziej podobała, którą miałem w secie ze Spider-Manem. W środku jest pusteczka, no i najbardziej nas ciekawi oczywiście jak działa to, moi drodzy. Dwa strzały mamy zapasowe, natomiast już wam pokażę, czekajcie. Robimy sobie teraz strzelanko, tak? Uwaga, działa to w ten sposób, że po prostu chytamy sobie, no najlepiej tu, za to paznokietkami, celujemy w ogień i... I już mi się pogubiły te strzałki, natomiast... Jak to działa, moi drodzy? Znaczy, pomijając fakt, że działa to tak, że on chyba tu nic nie widzi, jak kieruje, no bo spójrzcie jaki ma widok, widzi tylko tą wielką pompę. Bierzemy sobie naszego tu bezstudowego groszka, wsadzamy, uwaga, w ten sposób jak to większe tylko weszło. Słyszeliście to? Biorę drugiego, ponieważ tamte trzy mi gdzieś tak poleciały, zanim je znajdę, to skończymy sobie tą recenzję i uwaga, o, w tym momencie mieszczą nam się maksymalnie 3. Działa to w ten sposób, że mówię, dojeżdżamy tutaj. O i widzieliście, mam nadzieję, to dokładnie. I w ten sposób możemy jeszcze raz. Pomimo tego, że raczej jestem przeciwnikiem takich rozwiązań, takich działek, lubię sobie, wolę sobie właściwie wszystko wyobrażać na własnym mózgu, niż dosłowne zabawki, strzelałki i tak dalej, to ta wyjątkowo, powiedzmy, mogłaby jeszcze być. Poza tym, że konstrukcyjnie mówię, zasłania gościowi cały widok. Moi drodzy, oczywiście mamy łódkę i byłby ze mnie nie recenzent, słowo na P, znaczy oczywiście mam na myśli partyzant, nie recenzent, gdybym nie sprawdził, czy ta łódka pływa, moi drodzy, czy ta łódka pływa. Chyba czekaliśmy na to 3 recenzje, bo mówię, 3 zestawy takie testowałem. Czekaliśmy na to bardzo długo, aż przetestujemy sobie, czy taka łódeczka pływa. Oczywiście mamy tutaj odpowiednie przyrządzenie, by to przetestować, moi drodzy, i sprawdzamy, czy taka łódeczka, uwaga, pływa. Unosi się pięknie na wodzie, nie oszukujmy się, nawet nie próbuje w żaden sposób zatonąć. Natomiast spójrzmy, do którego momentu ona tonie. No i cóż, moi drodzy, właśnie to jest to, o czym mówiłem. Gdybyśmy teraz mieli tutaj naklejone te naklejki, to no... Pierwsza kąpiel i byśmy już nie mieli naklejek, powstrzymałem się więc od ich naklejenia. No i uważam to za bardzo dobrą decyzję. Spójrzcie, nawet ma fajną wyporność, wiecie, ja teraz dociskam i ładnie się wypornuje. Wow, czyli są jednak Lego, które pływają, ale chyba tu faktycznie na opakowaniu nie było informacji, że to nie pływa. Moi drodzy, jeżeli lubicie straż pożarną, jeżeli lubicie pływające rzeczy, zapraszam was na inne filmiki na moim kanale. Nie brakuje właśnie takich filmików tutaj. Jeżeli lubicie podróbki, zapraszam was również na mój kanał z podróbkami, gdzie również, no tam nie sprawdzaliśmy, że coś pływa, ale chyba najwyższy czas. Dzięki, do zobaczenia wkrótce w kolejnych recenzjach. Bye!